Witam forexjestrader.com, jest godzina 22:51, 30 sierpnia, analiza wieczorna. Spojrzymy tylko na chwilę, jak zachowało się euro na tle pozostałych instrumentów. Otóż tutaj zaistniała taka linia trendu, którą pokazywałem rano i wcześniej. Kurs bardzo nieśmiało ją testował, po czym przebił troszeczkę agresywnie, ale ogólnie ten ruch jest taki bardzo nieśmiały. Średnio mi się podoba, czy średnio mi odpowiada, jeżeli chodzi o tego typu ruchy. Liczyłem na jakieś bardziej znaczące przesilenie, a nie na taki układ drobnych, można powiedzieć, świec, gdzie ruch się odbył, owszem, ale jak na przebicie jakiegoś ważniejszego poziomu, powiedzmy stąd dotąd, zaistniało 40 pipsów, jeżeli ktoś idealnie złapał tą sytuację. Także zaistniał stosunkowo mały ruch. Do ryzyka jakieś się odbyło, bo kurs mógł całkowicie po tym o tutaj breaku tej świecy mógł wystrzelić znowu do góry, wrócić do tego kanału głównego trendu. Natomiast tak się nie stało. Na razie wygląda to pod trend spadkowy lepiej na wykresie H4. Tutaj ta trendowa linia została przebita i kurs zaczyna tak jakby być może powoli akcelerować. Zobaczymy, jak się zachowa w nocy, zobaczymy, jak się zachowa jutro rano. Tak naprawdę ważna jest, wydaje mi się, ta linia tutaj zaznaczona 26,8 i tutaj ten nasz punkt 21. O, tak to powinno być mniej więcej. Tak wyglądają te linie trendu, także ta została przełamana. Jeszcze została nam. No, teraz to już będą kolejne linie niżej, czyli przełamaliśmy niby kluczowy poziom dla spadku. Ten tutaj zaznaczony 26,82 i kurs tutaj utrzymuje się niżej. Natomiast nieśmiało się zachowuje. Liczyłem na to, że jeżeli będzie to zjazd tutaj w dół z tego trójkąta, nastąpiło wyjście dołem, to że będzie to bardziej agresywny ruch, bardziej pewny. Na razie nie jest on taki, jak przewidywałem, czy jak chciałbym, żeby się rynek zachował. Także jestem bardzo ostrożny w stosunku do niego. Może to być kolejny okres niepewności na rynku. Natomiast proszę zobaczyć, jak US30 się tutaj zachował. Spojrzymy sobie na kontrakt S&P. O, tu już bardziej wygląda to na jakiś konkret. Otóż w którymś momencie cena tutaj zawróciła, co widzieliśmy wczoraj chyba już, czy w nocy, czy z rana. I ja wspominałem o tym, że kurs może się odbić tutaj od któregoś poziomu, agresywnie poszybować, ponieważ nastąpił tutaj double bottom, konkretny sygnał. Natomiast równie dobrze mógł się na tym skończyć, poprzestać sygnał, bo zaistniało ponad 300 punktów, także równie dobrze mógł być to ten odcinek od tego double bottom. I ludzie, którzy wchodzili tutaj, powiedzmy i tutaj w tą transakcję, widzieli, co się dzieje, zaczęli wychodzić na pierwszym support resistance tutaj na tym punkcie 1066 24 zaczęli wychodzić i później sprzedawcy znowu weszli. Zobaczymy, jak się rynek zachowa na kolejnym wsparciu. Jeżeli jest to na co wygląda, czyli skończył się ten ruch pod double bottom, to powinien nastąpić dalszy agresywny spadek. Czekamy po prostu, aż wykres dojdzie do tej linii lub zawróci agresywnie od niej. To było na tyle w analizie wieczornej. Zapraszam na jutrzejszy dzień. Pozdrawiam, życzę dobrej nocy, udanego poranka.